spotkamy się dzisiaj w wyjątkowym popołudniu, a nawet wieczorze. Pan Smogłacisty jest wyjątkowym przeżyciem nie tylko dla Państwa dzieci, dla naszych wychowanków, ale dla całej społeczności szkolnej. Myślę, że dzisiejsze popołudnie i dzisiejszy wieczór zostanie na długo w pamięci przede wszystkim naszej młodzieży, bo świadczy to z jednej strony o tym, że się za chwileczkę pożegnamy, a z drugiej strony przeczeka Was kolejna przygoda i edukacja w nowych szkołach polegimnazjalnych. Uczyłem to na gimnazjum i został nawyk. W nowych szkołach ponadpodstawowych. Niedługo otrzymacie wyniki egzaminu. Mam nadzieję, że Wasze marzenia się ziszczą i dostaniecie się do swoich uprawnionych szkół. Szanowni Państwo, w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 pozwólcie, że złożę podziękowania przede wszystkim rodzicom za to, że zorganizowali dzisiejszy bal, za to, że przez 8 lat wspierali nasze działania i za to, że jesteście dzisiaj z nami, a przede wszystkim ze swoimi dziećmi. Dziękuję. Tak, brawo. Pozwólcie również, że kilka słów skieruję do naszych dzisiejszych bohaterów. Kochani, 8 lat minęło nie wiadomo kiedy. Jeszcze niedawno to my spoglądaliśmy na Was, można powiedzieć z góry. Dzisiaj tak wyrośliście, tak pięknie wyglądacie, tak wyjątkowo, tak bajecznie, że to dzisiaj Wy patrzycie na nas. Tak wyrośliście. Gratuluję Wam z całego serca tego, jak się przygotowaliście do dzisiejszego wieczoru. Wielkie brawa dla Waszej młodzieży. Chciałbym również podziękować paniom wychowawczyniom, które przez 5 lat wspierały, prowadziły, były mentorem, były podpowiedzią, czasami w trudnych sytuacjach. To jest nieuniknione. Spotkacie się jeszcze niejednokrotnie pewnie z takimi sytuacjami. Natomiast proszę przyjąć moje słowa podziękowań na ręce pani Krywczuk i pani Toreski. Chciałbym również podziękować pani Agnieszce Kosińskiej, która przygotowała młodzież i już za chwileczkę prawdopodobnie zobaczymy przepięknego poloneza. Widziałem, jak się staraliście, widziałem, jak wasze brudy wyglądały. Niektórzy byli zestresowani, niektórzy byli uśmiechnięci. Dzisiaj nie stresujcie się, pokażcie się za pełne przystąpienie. Jestem przekonany, że sobie doskonale poradzicie, a ten wieczór zostanie na długo w waszej pamięci, a przede wszystkim w naszej. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę wszystkim miłego popołudnia, a młodzieży dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Pokażcie się z jak najlepszej strony. Liczę na Waszą odpowiedzialność, liczę na Waszą dojrzałość. Wszystkiego dobrego Wam przede wszystkim, kochani, Państwu nauczycielom, naszym gościom, panu prezydentowi oraz wszystkim rodzicom. Wszystkiego dobrego. Skoro już będę głośny, pozwólcie, że podziękuję jeszcze komitetowi organizacyjnemu, pani Agnieszce Osibiu, która wiele dni, wiele tygodni spędziła na tym, żeby zorganizować dzisiejszy wieczór, żeby dopiąć, znając doświadczenie w różnego rodzaju imprezach. Pani Agnieszko, wielkie słowa podziękowań i uznania. Wszystkiego dobrego. Ósmoklasiści, jak to brzmi do mnie, a w zasadzie już abiturienci, którzy kończą szkołę. Pięknie dziękuję za zaproszenie. To wzruszające móc zobaczyć Was w takiej dojrzałej, pięknej, pomijającej, zachwycającej odsłonie. Wszyscy mieliśmy przed oczyma ten obraz, gdy mówił o nim pan dyrektor, że jako, przepraszam za kolokwializm, kajtki 8 lat temu zasililiście grom społeczności tej szkoły, biegaliście bezradnie, bezbronni, trochę zagubieni po tych korytarzach, a dzisiaj jako młodzież puszczacie mury tej szkoły, ale ten momentowi towarzyszą szczególne wrażenia. Jeszcze nie Was samych, dopiero z perspektywy czasu będziecie mogli złapać właściwy obraz tej sytuacji. Przede wszystkim Waszym nauczycielom i Waszym rodzicom. I to Państwu chcę w pierwszej kolejności najserdeczniej pogratulować świetnie wykonanej pracy, wzorowo stanego obowiązku rodzicielskiego, wychowawczego, nauczycielskiego. Nie ma piękniejszego obrazu niż tak wspaniale prezentująca się młodzież, świętująca pierwszym oficjalnym, dojrzałym balem ukończenie swojego podstawowego,
ale tak ważnego etapu edukacji. Stajecie się nastolatkami, za chwilę będziecie już kształtować swoje przyszłe wybory życiowe. Bądźcie umiejętnie wdzięczni swoim rodzicom i nauczycielom za to, ile serca i pracy włożyli w to, byście tak wspaniale mogli rozwijać swój potencjał. Za panem dyrektorem powiem, że życzę wam też, żeby to naprawdę była wyjątkowa noc. Nie mieliście już różne urodziny. Jeszcze kilka lat temu w tych wszystkich salach z dmuchańcami, zjeżdżalniami, basenikami z kuleczkami, ale dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie już prawie jak dorośli, bo na ten szacunek zasługujecie. Macie za sobą pierwszy poważny sukces w życiu. Otrzymujecie dyplomy ukończenia szkoły. Otrzymujecie klucz do bramy na świat. Życzę wam powodzenia także w tych dalszych etapach kształcenia. Jeszcze raz pięknie dziękuję za zaproszenie. Muszę się usprawiedliwić, że za chwilę będę uciekał do innych obowiązków. O godzinie 18 będę miał zaszczyt wręczać Nagrodę Kultury imienia Anny Sambuszko w Radziwiłłowie w naszej miejskiej bibliotece, ale trzymam kciuki za waszą wspaniałą zabawę. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się, że będę przemawiał przy tych dostojnych przedmówce. Ja również, tak jak pan dyrektor, wiele lat pracowałem w gimnazjum, ale muszę powiedzieć, że naprawdę nie ustępujecie w niczym i ten rok, który tamci mieli dłużej w tej takiej edukacji podstawowej, naprawdę nie jest widoczny. I ta styczność, którą z wami mam, naprawdę pozwala mi powiedzieć, że jesteście dojrzałą młodzieżą i naprawdę ten rozwój, który tutaj nastąpił w szkole podstawowej, jest był takim etapem, który rzeczywiście jest warty ocenienia w sposób bardzo wysoki. I śmiało możecie iść do tych szkół ponadpodstawowych, tam zmierzyć się z jakiegoś rodzaju konkurencją z innych szkół i myślę, że będziecie sobie naprawdę dobrze radzić. I ta wiedza, te umiejętności, które nabyliście w naszej szkole, przydadzą się wam w kolejnych latach. Te wychowawcze nasze działania, które zainwestowaliśmy w was, na pewno też przyniosą owoc i tam w tych szkołach kolejnych swoich pokażecie się korzystnie jako dojrzani młodzi ludzie, którzy wnoszą coś w rozwój tej kolejnej swojej placówki. I mam nadzieję, że wasi rodzice będą was dumni nie tylko dzisiaj, w czasie tego balu, gdzie zaprezentujecie się, już się prezentujecie wspaniale, zaprezentujecie się jeszcze godniej, jeszcze wspanialej, ale będą z was dumni w kolejnych szkołach, na kolejnym etapie edukacyjnym i tego wszystkiego wam i waszym rodzicom serdecznie życzę. Ja sobie tutaj wszystko spisałam, bo boję się, żeby czegoś nie zapomnieć. Stresuję się pewnie podobnie jak wy, albo i bardziej. No przede wszystkim wszystkich chciałam przywitać, tak? W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, pana dyrektora Rafała Bizło, pana dyrektora Krzysztofa Ulitę, pana prezydenta Michała Dźwięka, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych oraz naszych ósmoklasistów. W imieniu rodziców dziękuję za przybycie. Serdecznie dziękuję także pani Agnieszce Kosińskiej za uświetnienie balu i przygotowanie wraz z młodzieżą pięknego Polonezu. Kochani uczniowie, nie ukrywam, że jesteście dla mnie osobiście wyjątkowym rocznikiem, gdyż większość z was znam od przedszkola. Poprzez reformę szkolnictwa niektórzy musieli wcześniej rozpocząć naukę w szkole, ale część z was po ukończeniu pierwszej klasy została, aby powtarzać rok. Oczywiście to nie był wasz wybór. Nie dlatego, że musieliście. Był to czas zamieszania i niepotrzebnych zawirowań. Podziwiam ówczesną panią wychowawczynią, panią Anną Szkodzińską. Musiała tak poprowadzić lekcje, aby dzieci, które ukończyły już pierwszą klasę i umiały czytać i pisać, nie nudziły się, a te, które dopiero zaczynały swoją edukację w szkole, miały szansę na zdobywanie wiedzy w swoim tempie. To było mistrzostwo świata, to nie. Różnica wieku wśród was zbiera się nawet 2 lata, gdyż niektórzy urodzili się na początku roku 2009, a niektórzy pod koniec roku 2010. Część z waszych kolegów z przedszkola jest teraz w 7 klasie. Może dlatego tak często przesiadujecie razem podczas przerw na szkolnych korytarzach.
Historia pokazała, że przedszkolne przyjaźnie pozostają na lata. Jak pamiętacie, po ukończeniu drugiej klasy zostaliście podzieleni na klasę A i B i tak pozostało do dziś. Ten bal został zorganizowany nie tylko dzięki nam, waszym rodzicom, ale przede wszystkim dzięki wam. Dlatego, że to wy jesteście na tyle pracowici, że pomimo obowiązków szkolnych, już od siódmej klasy czynnie braliście udział w wyprzedażach szkolnych, aby dzisiejszy wieczór był wyjątkowy. Gratuluję wam pomysłowości i wytrwałości. Pamiętajcie, że jesteście wartościowi i niepowtarzalni. Dziękuję także serdecznie pani katechetce Barbarze Wysokińskiej za pomoc w organizowaniu kiermaszy. Dziękuję. A teraz chciałabym wam przypomnieć, że zbliża się czas pożegnania, koniec roku szkolnego. Niedługo rozpoczniecie kolejny etap edukacji. Życie składa się z różnych chwil, radosnych i przyjemnych, z momentów, kiedy odczuwa się porażkę i smutek, ale też zwycięstwo i satysfakcję. Życzę wam, abyście z wiarą w siebie, siłą i odwagą szli przez życie, pokonywali trudności, wyciągali wnioski z niepowodzeń i odnosili sukcesy. Ale dzisiaj życzę wam przede wszystkim udanej zabawy.